częścią cyklu, który prowadzę, kim jesteś, kim jestem. Uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, wiedzieć, kim się jest. O co ze mną w ogóle chodzi, o Boże. Chcę mówić dzisiaj o tym, że jesteśmy wolni od przeszłości, niezależnie od przyszłości. Jesteśmy wolni od przeszłości i w ogóle niezależni od przyszłości. To jest chrześcijaństwo. Przeszłość to jest to, co już przeszło. Dobra definicja, nie? A przyszłość to jest to, co ma przyjść. To są dobre definicje w ogóle. Łatwo się je zapamiętuje. Przeszłość już przeszła. A przyszłość dopiero przyjdzie. Przeszłość to historia. Przyszłość to tajemnica. Chrześcijaństwo nie jest związane ani z przeszłością, ani z przyszłością. To nie jest prawda, że mamy coś wspólnego z przeszłością i coś wspólnego z przyszłością. Jak będzie wam chłodno, to zamknijcie sobie drzwi tutaj. Taka strzałka w dół. Jak przeszłość. A w górę przyszłość. Przeszłość, przyjaciele, to jest coś, co już nastąpiło i nigdy tego nie cofniesz. Przeszłość jest nie do cofnięcia, a więc nie cofniesz przeszłości. Jakbyś nie był namaszczony i co byś nie wyrabiał z Bogiem na tej ziemi. Przeszłości nie cofniesz. To coś, co już nastąpiło i nigdy tego się nie cofnie. A więc pierwsza rzecz to jest to, że musisz się pogodzić z tym, co nastąpiło w twoim życiu. Pogodzić się z tym. Z czymkolwiek, co nastąpiło w twoim życiu. Wiesz, co to znaczy się pogodzić z czymś? To jest odwrotność kłócenia się. Często ludzie do mnie mówią: ty wiesz, co ja przeżyłem? Ja mówię: nie wiem, co przeżyłeś, ale powiem ci, co wiem dzisiaj. Wiem, że przeżywasz to, co przeżyłeś. Teraz to przeżywasz. Siedzisz tutaj ze mną i przeżywasz teraz rzeczy, które były kiedyś. Ty, mówię, jesteś ciekawe zjawisko. Przeżywasz dzisiaj to, co było kiedyś. Jest ci dzisiaj przykro, że kiedyś nastąpiła w twoim życiu jakaś tragedia. Jak ty to w ogóle robisz? A wiecie, że ludzie są fachowcami w takiej rzeczy. Bo ludziom się w ogóle wydaje, że te funkcje się łączy ze sobą. Takie coś nam włożono do głów. Musisz się pogodzić z tym, że pewne rzeczy nastąpiły w przeszłości. Więcej, musisz się pogodzić z tym, że wszystko już nastąpiło w przeszłości. Pogódź się z tym. Zgódź się z tym. W ogóle przyjdźcie do Boga i powiedz tak: Panie Boże, ja się zgadzam, że te rzeczy nastąpiły. Ja się w ogóle zgadzam z tym. Ja nie będę z tym walczył, bo to jest walka z wiatrakami. Rozumiesz? Wiele razy wychodziłem z więzień. I chyba przy, nie wiem, którym wyjściu, chyba drugim czy trzecim, pewien stary recydywista powiedział do mnie tak: pamiętaj, dzieciaku, nie nadrobisz straconych dni. Jak odsiedziałeś lata więzienia, to nie cofniesz tych lat. Nie ulegnij zwiedzeniu. Ja to dziś pamiętam, to był niewierzący człowiek. On mówił do mnie: nie ulegnij zwiedzeniu. On miał przed sobą jeszcze wiele lat, nie wiem, czy nie umarł w więzieniu, czy nie umarł.
Ale on to do mnie powiedział. Mówi, jeśli odsiedziałeś lata w więzieniu, wychodzisz dzisiaj, to zacznij życie od dzisiaj. A 90% więźniów, wiecie co próbuje zrobić? Nadrobić stracone lata. Nadrobić. Co robią? Natychmiast się kupią. No, ktoś siedział 10 lat. Wystarczy, żeby tylko się przeliczyć przeciętne straty finansowe. Próba nadrobienia tych pieniędzy. Prawda? Gdzie jest abstrakcja? No ale łyka się to jak karp kluchy. Łamie się znowu prawo, bo się chce nadrobić te rzeczy. Chce się nadrobić emocje. Chce się nadrobić przeżycia. No tego się nie nadrobi. Przeszłość jest stracona. Są tacy kaznodzieje, którzy stają nad tobą i machają ręką, albo tacy prorocy. I mówią tak. Patrz, ci odda, no to straciłeś. Ja w ogóle zawsze dziękuję Bogu w takich sytuacjach, że ja jestem już po dobrej stronie mocy, że nie jestem agresywnym człowiekiem. Naprawdę. Naprawdę. Ja osobiście uważam, że każda osoba, która postanawia zostać kaznodzieją, powinna przejść rutynowe badania psychologiczne. Tak uważam. Standardowo powinny robić testy i normalnie być. Tak jak się robi w ogóle policjantom, czy to się w ogóle robi normalne testy. Przynajmniej na inteligencję. Bóg nie odda ci tego, co straciłeś! Bo Bóg nie jest Bogiem przeszłości. Bóg mówi tak. Stare przeminęło. Kropka. Bóg nie zabliźnia przeszłości. To fikcja. Z przeszłością trzeba się pogodzić. A więc pogódź się z tym, że wszystko w twoim życiu, to co było do tej pory, jest nieodwołalne, to się wydarzyło. I druga rzecz, nie udawaj, że tego nie było w twoim życiu. Bardzo cię proszę. Ludzie ruchu wiary uważają, że się udaje, że nie było rzeczy. Takie wyznanie mają. A jak się mylą czasami, ja mam taki uwag tego wtedy. Jak mówią coś do mnie i chcą mówić to w taki sposób, bardzo poprawnie to robić, tylko za cholerę im tak nie wychodzi, bo oni w ogóle tego się wyuczyli na pamięć. Oni tego nie przeżywają, więc oni tak mówią teologicznie. Nie udawaj, że nie było twojej przeszłości. Pierwsza rzecz. To jest pogodzenie się. Druga rzecz to jest nieudawanie, że nie było. Okay. Jak byłeś w przeszłości raniony, a ktoś cię zapyta, jak tam było kiedyś, a ty powiesz, raniony byłem. Byłem raniony. Opuszczony, zostawiony, zgwałcony, pobity, zrujnowany. Ktoś powie, tak łatwo o tym mówisz? A ty powiedz tak, bo ja się z tym pogodziłem. Jestem pogodzony z tym. I nie mówię, że tych rzeczy nie było. Po drugie, to, że coś nastąpiło, to nie oznacza, że to coś jest nadal. To, że coś w twoim życiu nastąpiło, to nie oznacza, że to coś trwa. Ja często ludzi pytam, czemu nie robisz pewnej rzeczy? A ktoś mówi, bo ja robiłem tą rzecz wielokrotnie i zawsze mi nie wychodziło. Ja mówię, pięknie to połączyłeś. No pięknie połączyłeś. No pięknie połączyłeś przeszłość z teraźniejszością. No mistrzostwo świata. Co ma wspólnego ziarno z plewą, pyta Pana. Co mnie obchodzi, że ci nie wyszło 300 związków kiedyś? Dzisiaj jest niedziela. Możesz poznać faceta swojego życia. 300 razy mnie zawiedli.
łotry z Marsa. Wykorzystali, zniszczyli. Ja mówię, dzisiaj jest niedziela. Niedziela. Sunday, tak? Sunday? Dzień słońca. To jest niedziela. Dzisiaj będziesz poznać faceta swojego życia. W niedzielę. Jakiegoś słonecznego gościa. Słonecznika. Nie 300 kaktusów w przeszłości definiuje twoje życie, ale jeden słonecznik! Nie łącz ciemności ze światłością. Oto niedziela, dzień światła. Proszę cię. Ja wiem, że nam to wmówiono. Jest taka chora kultura. Pamiętaj, kultura jest od słowa kult. Od kultywowania pewnego zjawiska, pewnego bytu. Połączyło się przeszłość z teraźniejszością. Nie łączy się takich rzeczy. To, że coś nastąpiło, to nie oznacza, że to coś jest nadal. Objawienie Jana 22, 13, 14, Apokalipsa. Objawienie Jana 22, 13, 14. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy biorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Co on mówi? Ja jestem Alfa i Omega. Ja jestem początek i koniec. Początek i koniec. Rzeczy mają swój początek i koniec. Tu, gdzie się zaczyna teraźniejszość, skończyła się przeszłość. Błogosławiony ten, który rozumie to zjawisko. On ma prawo do życia. On żył będzie. Błogosławiony ten, który zatrybi, że jest początek i koniec. Błogosławiony, czyli szczęśliwy. Błogosławiony ten, który zatrybi, że jedne rzeczy się kończą, a drugie zaczynają, nie zachodzą na siebie, nie łapią się zbiorem wspólnym. Rozumiesz? Nie ma wspólnego zbioru między przeszłością a teraźniejszością. Błogosławiony, kto to zatrybi, bo ten zacznie odbierać życie. Jesteś wolny od przeszłości. Czy ty w ogóle wiesz, że każda informacja o przeszłości, rozumiesz, do twojego życia, która nie jest informacją budującą, to jest opresja demoniczna, każda informacja, każdy flashback z przeszłości, najdrobniejsza chwila, rozumiecie, przywiedziona z tamtego okresu do okresu obecnego, jeżeli nie jest informacją budującą, czyli czymś, co w tej chwili jest przydatne dla ciebie, ok? To jest opresja, opresja, opresja. A jak się traktuje opresję? Z bezwzględną siłą rażenia. Co mówiłem na początku? Trzeba najechać tą rzecz. Ja nie mam komfortu rozważania przeszłości. Ja nie wiem, co to jest. Się położę, ja zaraz pomyślę. Ludzie, ja się pomodliłem o świętą amnezję w życiu. Powiedziałem, ja chcę świętej amnezji, Jezus. Niech to przyjdzie na mój mózg. Ja w ogóle nie chcę pamiętać rzeczy, które są dla mnie zbędne. A co to mnie obchodzi w ogóle? Co to mnie obchodzi? Zamiast wypierać coś, co nastąpiło, wytocz przeciwko temu działa Chrystusowe. Nie wypieraj. Nie wypieraj rzeczy. Nie mów, że ich nie było, nie spłycaj. Nazwij po imieniu. Nie bój się ich nazwać po imieniu. Rozumiesz? Jak byłeś maltretowany, to byłem maltretowany. Kurczę, no pojechałem.
tego jak z dziką świnią. W ogóle tak miałem. Jestem z tym pogodzony. Nie, nie ma tego dzisiaj w moim życiu. To proste. Na marginesie. Dobrze zapamiętać. Tak zwane turbodoładowanie do tej zasady. Wystąpienie publiczne. Wystąpienie publiczne przyspieszy proces pogodzenia się z przeszłością. Przyspieszy. Wszyscy na ulicy cię pokażą palcem później. I teraz tak. Jak działamy? Określ jasno, kim teraz jesteś. Bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o przeszłość. Określamy, kim jesteśmy teraz. Takim siebie widzimy, takimi siebie nazywamy. Po drugie, z perspektywy twojej obecnej tożsamości zaproś do konfrontacji zdarzenia z przeszłości. Spotykamy się z tymi, którzy byli kiedyś poranieni, zniszczeni, popsuci. Rozumiecie? Stajemy twarzą w twarz z nimi. Z tymi, którzy byli naprzeciwko nas, którzy jesteśmy. Jestem dzisiaj w Chrystusie, jestem zwycięzcą, jestem kochany, kocham, jestem odważny, silny, jeszcze piękny. Zapraszam cię, młodsze z przeszłości. Złodzieju, bandyto, debilu, proszę, poraniony, popsuty, chodź. Stań sobie teraz i spójrz na mnie. Spójrz na mnie i struchaj. Nic do ciebie nie ma. Nawet mogę z tobą pójść na spacer. Rozumiem? Byłeś bity w dzieciństwie? Zaproś się. Stań przed bitym dzieckiem. Jako dorosły, szczęśliwy, niebity. Uśmiechnięty w Chrystusie. Weź go za rękę i idź z nim na spacer. Masz dom? Masz kobietę życia? Tak. Masz służbę w Chrystusie? Możesz go wziąć za rękę i iść z nim na spacer. Możesz go wziąć za rękę i iść z nim na spacer. Już nigdy w życiu nie zaboli cię to, co on przeżył. Bo jesteś tym, kim jesteś. I tak jest z każdym z was. Skonfrontuj. Następnie wyobraź sobie to, co nastąpiło, i postaw siebie obecnego w tamtym miejscu. Bardzo prosta rzecz. Jak mnie coś bolało z mojej przeszłości, to wchodziłem tam jako taki, który jestem teraz. Kiedy przypominałem sobie, gdy mój ojciec leżał pijany w domu, mama była wtedy na wycieczce chyba, czy gdzieś, już nie pamiętam, takiej zakładowej, dłuższej, czy nawet w szpitalu. Ja już nie pamiętam, gdzie mama była wtedy. Ja pamiętam, jak przez tego pijanego ojca przychodziliśmy z moim młodszym bratem, żeby go tylko nie obudzić, bo wynosił różne rzeczy z domu. Szliśmy do lodówki, zabieraliśmy z lodówki wszystko, co tam było i szliśmy do babci. Powiedzieliśmy, że wszystko, co jest w domu, zniknie. Kiedy te rzeczy przychodziły do mnie i bolały mnie głęboko, to wiecie, co zrobiłem? W mojej wyobraźni wszedłem do mojego mieszkania, spojrzałem na niego, który leży, ok? Wiecie, co zrobiłem? Wziąłem go na ręce. Podniosłem. Byłem już silny. Rozumiesz? Posadziłem go w fotelu. Położyłem na niego ręce. Powiedziałem w imieniu Jezusa. Duchu alkoholizmu, odejdź od mojego ojca. Diabeł odszedł. Wszedłem jako zwycięzca. W miejsce, w którym kiedyś odniosłem porażkę. To proste.
mechanizm Boży. Następnie osądź sytuację z perspektywy prawdy Bożej. Jeżeli coś do Twojego życia ustawicznie przychodzi z przeszłości, osądź to z perspektywy prawdy Bożej. Powiedz to: absolutnie nie ma do mnie prawa. Jestem nowym człowiekiem. Jestem silny. Jestem zwycięski. Następnie przyznaj się do bólu, którego doświadczyłeś w tamtym czasie. W ogóle nie bój się przyznać do bólu. Przyznaj się do bólu. Powiedz: tak, bolało. Przeszłość będzie przychodziła do ciebie i kiedy będziesz zabierał się za nowe rzeczy, ona będzie ci przypominała tamten ból. Wiesz, dopóki ci będzie przypominała? Dopóki nie uznasz, że cię bolało. Dopóki nie stajesz i powiedz: tak, bolało mnie. I co z tego? Teraz mnie nie boli. Nie wybieraj tego, że cię bolało. Nie mów: jakąś dałem radę. Ja nie dałem. Ja sobie nie dałem rady. Rozumiecie? Ja sobie nie dawałem rady w życiu. Nie dałem sobie rady. Pokrzywiło mnie. Życie mnie zgniotło. Uczyniło ze mnie bandytę. Z każdego coś innego uczyniło życie. Ze mnie uczyniło bandytę. Zgniotło mnie. Wykrzywiłem się. Wykrzywiłem się. Rozumiecie? A więc nie poradziłem sobie. Tak, byłem pełen bólu. Ale czy nie jestem? To, że byłem, to nie oznacza, że jestem. Dalej, mimo złych emocji, podejmij decyzję o wybaczeniu wszystkim winowajcom. Wszystkim winowajcom. Bez względu na to, jakie emocje temu towarzyszyły. Julita o tym powiedziała: no nie czekałam, aż ojciec mnie przeprosi. Nie czekam na to. Ja wybaczyłam. Wybacz wszystkim. Z kim na początku? Z tobą. Wybacz sobie. Wybacz wszystkim. Może okazać się, że mimo że chodzisz tak długo z Bogiem, musisz wybaczyć Bogu. Może ty Bogu musisz wybaczyć. Może ty zły na Niego byłeś kiedyś. A dlaczego ja tak miałem? A inni tak nie mieli. A czemu mi to zabrano, a inni nie? Wiesz, do kogo masz pretensje? Do Boga. Tylko nigdy nie nazwałeś tego. Ale jeśli takie pytania stawiałeś, to zawsze miałeś pretensje do Boga. Wybacz Bogu. Przyjdź w swojej modlitwie, powiedz: wybaczam ci. Tak jak ty wybaczyłeś. Odpuszczam ci. Odpuszczam sobie i odpuszczam wszystkim innym. Ja po latach służby dzisiaj, jak się przyglądam na ludzi, to widzę masę ludzi, którzy mieli pretensje do Boga i nigdy im do głowy nie przyszło, żeby Bogu odpuścić. Dzisiaj wierzą mu na 80% przez to. I tak chodzą jak wbłąkane ptaki. Nigdy do końca nie mogą. Nigdy nie mogą do końca. Nigdy. Zawsze coś im, kurczę, brakuje. Zawsze ta końcówka zaufania gdzieś jest taka, że jest ta bariera. No nie mogę dalej, nie mogę, nie mogę. Przebacz Bogu. Czego się na Niego wściekasz? Przecież w tych Twoich modlitwach to jest więcej agresji w ogóle niż pokoju. Nie mści się na Nim. Teraz Cię zamodlę. Ja słyszałem takie teksty w kościołach. Szturmujemy prawo nieba! A mnie cholera, mówię. Hej, co z tego wyjdzie, mówię. Rozumiesz, o co chodzi? Jaki to szturm na niebo? Po co? Jak Jezus powiedział w ogóle, że jest drzwiami. I powiedział: daję ci klucz. Ty. On powiedział: jestem drzwiami, masz klucz. Wiesz? A to szturmują oni. Tak trzymają Boga w rękach. Nie puszczaj się, póki mi nie pobłogosławisz. To ludzie robią z Bogiem. Wiesz, o co tu chodzi? Nigdy mu nie odpuścili. Uważają, że to on jest odpowiedzialny za różne złe rzeczy w ich życiu. Tylko nigdy tak tego nie nazwali, bo to jest nieteologiczne. Przecież nie można się przypieprzyć do Boga na linii posłów. Do wszystkich można, ale nie do Boga. Może go musisz posadzić na ławie oskarżonych?
oskarżyć, a następnie mu odpuścić. Jest taka fajna książka, Bóg na ławie oskarżonych. Naprawdę, przeczytajcie ją sobie. Wybacz Bogu, wybacz sobie, wybacz innym. Wszystkim twoim winowajcom. Bo to było kiedyś! Teraz powiedz Bogu o każdym aspekcie zranienia lub porażki związanej z twoją przeszłością. Dopiero w tym momencie powiedz: ja mam takie zranienie, takie zranienie, takie zranienie. Najpierw tamto, potem takie wyznanie. Następnie uwierz, że od tego momentu rozpoczął się proces leczenia. Nieważne, czy czujesz, czy nie. Nieważne, czy ty to czujesz, ale rozpoczął się proces. Od pierwszego dnia powiedział anioł do Daniela: Danielu, mężu miły, modlitwy twoje zostały wysłuchane. Lecz zanim przedarłem się do ciebie z odpowiedzią, musiałem pokonać księcia Grecji, który stanął mi na drodze, żeby nie archanioł Michał, jego aniołowie, dłużej by przyszedł do ciebie, mężu miły. Od pierwszego dnia modlitwy twoje zostały wysłuchane. Od pierwszego dnia uwierz, że kiedy mówisz Bogu o swoim zranieniu i zapraszasz Ducha Świętego do tego zranienia, to rozpoczął się proces uzdrowienia. I nieważne, że następnego dnia możesz odczuwać gorszy stan, trwaj w wierze. Teraz uznaj sprawę za załatwioną. Finito. Przeszłość nie ma do mnie żadnych praw. Żadnych praw. Następnie zacznij oglądać całokształt zagadnienia z perspektywy oceny historycznej. Bardzo ważny aspekt. Poproś Boga, aby ci pokazał nauki, które możesz wyciągnąć z przeszłości. Kiedy już jesteś pogodzony z tym wszystkim, kiedy rozpoczął się proces leczenia, to stań w miejscu ucznia i powiedz Duchu Święty: a teraz proszę cię, pomóż mi wyciągnąć wnioski. I o dziwo, z diabelskich dzieł, które nastąpiły w twoim życiu, zaczniesz wyciągać perełki mądrości. Ładować nimi karabin, którym będziesz walił do diabła. Będziesz go rozwalał jego własną drogę. Kiedyś ktoś powiedział, że Bóg to jest taka postać, że jak potrzeba przeorać twardy grunt, to nawet diabła zaprzęgnie do pługa. Ja mu nie zależy. Będę grunt przeorać. Co to znaczy? To znaczy, że te wszystkie aspekty, które miały kiedyś miejsce, gdy zostaną odcięte od ciebie i uzdrowione, tak, to mogą stać się dosyć pokazną skarbnicą mądrości. Ja tak sobie żyję na przykład. Dzisiaj z moich porażek wyciągam wnioski i uczę o tych ludzi. I oni nie popełniają tych samych błędów. Można? Można. Pamiętaj, że gdy odnosiłeś sukcesy w przeszłości, to przefiltruj je przez filtr prawdy i filtr przydatności dla Królestwa. Tylko wtedy ma sens rozważanie sukcesów z przeszłości. Każdy inny sukces z przeszłości skreśl. Stare przeminęło. Dobre i złe. Chyba że coś, co kiedyś nastąpiło, może dzisiaj wnieść coś budującego. Jakiś sukces, który był kiedyś. Następnie uznaj, że przestrzeń przeszłości to coś, czego nie ma obecnie, a jest tylko jej obraz w twoim umyśle. W ogóle przestań już myśleć o przeszłości jako o zjawisku, tylko uznaj, że to tylko obrazy. Obrazy, takie masz obrazy. Tak jak się naoglądasz czasami
filmu, jakiego ci potem ci się śni. Tak jak przeprowadzisz jakąś trudną rozmowę, albo jesteś w jakimś wesołym miejscu i potem masz dziwaczne sny. Tak ci się śni to, co było. Rozumiesz? Albo jak się najesz za dużo. Na przykład. Rozumiesz? Przeszłość to tylko flashback. Flashback. To coś, co się odbiło w twoim umyśle. Zrozum taką rzecz. Rozpocznij systematyczną przebudowę myśli. Grom myśli o przeszłości. Rozbijaj je. Uznawaj je w ogóle jako opresyjne. Przekierowywuj je na myśli o teraźniejszości. Musicie zrozumieć ten proces. Przychodzi myśl o przeszłości. Gromię ją. Nie rozważam, nie rozmyślam, nie roztkliwiam się nad nią. Co robię? Nie próbuję gdzieś jej zepchnąć, tylko zamiast niej używam myśli o teraźniejszości. O teraźniejszości. Jakiejkolwiek. Jest napisane, myślcie o tym, co miłe. Co tam miłe jest dla ciebie? Kisiel? Ktoś kisiel lubi na przykład? Co ludzie zrobią kisiel? Posłuchaj, pokażę ci potężną gnotę. Kisiel. Przychodzi potężny demon z przeszłości, trauma. Jest wielki. Jest wielki i przychodzi do ciebie. Naciska na ciebie i chce, abyś się na nim skupił. Rozumiesz? A ty zaczynasz myśleć o kisie. I myślisz sobie tak. Są różne rodzaje kiszy. Boże, jak ja ci dziękuję za kiszy. Byłem cię w sklepie. Widziałem na półkach nowe. O smaku kiwi. I wiem, czy rozumiesz, o co chodzi. Chcę teraz, żebyś zobaczył, jak funkcjonuje ten demon, który przyszedł tak. Pierwsza rzecz, to mu ręce opadł. O co chodzi? Przyszedłem go zniszczyć. Jestem zawodowym mordercą. Zawodowo od milionów lat zajmuję się kradzieżą, niszczeniem, zatracaniem. Stosuję tą technikę bardzo pomyślnie. Skłócam narody. Przychodzę zresztą do niego, a on myśli o kiszu. Ręce opadają. Ale tak to działa, ludzie. Ja kiedyś nie mogłem tego rozkminić. Duch Święty mi pokazał ten film. To jest list do Filipian czy Kolosan, ja już nie pamiętam. Myślcie tylko o tym, co. I tam jest wymienione kilka elementów. Ja w ogóle zawsze patrzę na to jako wzniosłe rzeczy, a później mówię zaraz. Nie! To proste jak konstrukcja gwoździa. Zacząłem stosować w swoim życiu. Lata temu już. Ja byłem w ogóle w starym życiu takim retomanem. W związku z tym przeniosło się to z bardzo dużym potencjałem na moje obecne życie w Chrystusie. No i sobie musiałem te rzeczy poukładać jakoś w głowie. I ten filtr bardzo mi pomógł. Bardzo mi pomógł ten filtr. Dlatego, że zasadniczo umysł retomana funkcjonuje w ten sposób, szczególnie jak ktoś był retomanem gawędziarzem, takim jak ja. Bo ja jeszcze ćpałem i gawędziłem. Najbardziej gawędziłem w swojej głowie w tym wszystkim. Tam się rozgrywały te wszystkie rzeczy największe. I wszystkie doszły do realizacji, ale to dobrze nawet. Natomiast tam się rozgrywały. I teraz ten filtr bardzo mi pomógł. Dlaczego bardzo mi pomógł ten filtr? Dlatego, że później, kiedy ja jeszcze nie miałem wyrobionych władz poznawczych w odpowiedni sposób, to widząc na przykład coś, co wzbudzało moje zainteresowanie seksualne, tak? To ja nie próbowałem już ratować się pod tytułem, raczej nie wiesz, odsuwam wzrok, a jakaś potajemna siła pcha go z powrotem. I tak w ogóle w imieniu Jezusa coś się dzieje z człowiekiem, rozumiesz, o co chodzi? Ja po prostu zrozumiałem, okej, wyobrażę sobie to. Bo tam jest. Ja może to znajdę.
nie pamiętam dokładnie, ale to już wiem, poczciwe. Tam jest słowo poczciwe. Myślcie tylko o tym, co poczciwe. Co dobre, poczciwe. Tak, poczciwe. Uważałem, że zakonnice są poczciwe. Stare zakonnice. Miałem różne zboczenia, ale nigdy nie sięgnęły one w przestrzeni na przykład zakonnic. Nigdy mnie nie podniecały zakonnice, nigdy, tym bardziej stare. Więc o co chodzi? Jak zastosowałem filtr? Bardzo proste. Jak to sprowadziłem? Jak sobie wyobraziłem starą zakonnicę i zacząłem rozważać normalnie sobie starą zakonnicę obecnie chodzącą sobie gdzieś tam po terenie klasztoru z dworkiem, momentalnie moje podniecenie seksualne spadało. Momentalnie. Przeszłość otrzymała zaporę, której nie mogła przejść. Rozumiecie? To są proste rzeczy. Zasady! Zasady! Ludzie w ogóle enigmatycznie próbują się ratować, a to są zasady! Zakonnica. Ucz się angażować emocje w to, co przeżywasz teraz. Żeby przeszłość nie mogła gryźć, musisz uczyć się przeżywać rzeczy dziś. Jeśli emocjami przeżywasz dziś, to ja dziś przeżywam. Różne rzeczy sobie przeżywam dzisiaj. Zapach perfum z rana. Moje śniadanie, które sobie się zrobiłem, się ucieszyłem w Biedronce, były truskawki. Kupiłem, gdzie mówię, mam kopta z truskawkami. Przeżywam sobie to. Ja emocje swoje, ja swoje zmysły angażuję w rzeczy dziś. Kiedy emocje są angażowane dzisiaj, w teraźniejszość, to nie mogą być jednocześnie angażowane w przeszłość. To jest niemożliwe. Nie można przeżywać jednocześnie emocjonalnie przeszłości i teraźniejszości. Więc jeśli skupimy się na przeżywaniu teraźniejszości, rozumiecie? To nie dotkniemy emocjami przeszłości. To jest niemożliwe. To jest ratunek dla nas. Dzisiaj. Dzisiaj. Następnie przeanalizuj to, jak przeszłość ukształtowała twoją osobowość i rozpocznij, jak ja to nazywam, edukację osobowości. Zobacz, jak zostałeś pokrzywiony i rozpocznij pracę naprawczą. Bardzo cię proszę, niech ta przeszłość, ona już nie ma do czego pukać. Bo jak jest skrzywienie jakieś, to ona do tego skrzywienia lgnie. Ją tam coś przyciąga. Rozumiesz? Te demony z przeszłości, one będą się do tego dotykać. Ale kiedy ty zaczniesz zmieniać swoją osobowość, zobacz, jak ona cię pokrzywiła. Rozumiesz? To ja zacząłem zmieniać swoją osobowość. Naprawdę, słuchajcie. Zresztą ci z was, którzy jesteście tutaj gdzie razem jesteśmy kilka lat, no to w ogóle widzicie, jak ja się zmieniam. Już wiecie. Do tych z was mówię, którzy mnie znacie już lata. Bo ja się zmieniam. W ogóle się zmieniam drugą. Dlaczego? Bo ja pracuję cały czas. Cały czas pracuję. Jak ktoś nie widzi w ogóle tego, to znaczy to krótko się zmienia być może, nie? To się zmienia. Bo ja patrzę, co skrzywiło się kiedyś, co zostało wykrzywione, mówię, okej, teraz mam w ogóle jakąś linię prostą, to do tej linii sobie dobrze, do tej linii sobie dobrze. A więc zmienię to. Niech ta przeszłość nie dotyka. Druga rzecz, tak jak powiedziałem, przyszłość jest tajemnicą. Ja nie będę o niej dużo mówił, bo więcej naprawdę jest problemów z przeszłością. Chrześcijanie mają więcej problemów z przeszłością. Pamiętaj, marzenia i ogląd proroczy nie stanowią usprawiedliwienia do życia przyszłością. My nie możemy żyć przyszłością. Chrześcijanin nie żyje przyszłością. Chrześcijanin nie żyje tym, co będzie jutro. Chrześcijanin nie żyje tym, co będzie za rok. Ja nie wiem, czy będzie jutro. Ja nie jestem pewien, czy ktoś na tej ziemi posiada wiarygodne informacje o tym, że będzie jutro. Ja nie wiem. Dlatego, że jeżeli nikt nie wie, kiedy wróci Pan Jezus,
Są tacy ludzie, którzy mówią, ja dostałem tam informację, kiedy Pan Jezus wróci. Dobrze. Ja naprawdę już nie dyskutuję z tym tematem. Ten człowiek nie czyta pisma. Po prostu. Tam takie rzeczy. Ja nie wiem, czy będzie jutra. W związku z tym, no jutro nie może mnie definiować. Czy to oznacza, że ja nie mogę planować? Mogę planować i powinienem, bo ja planuję. Bo plany, one są dobre. Jak to działa? Czy można zatem planować, nie wiedząc, czy będzie jutro? Jak najbardziej tak. Ponieważ te plany powstają kiedy? Dzisiaj. A więc jesteś w dobrym miejscu. Masz prawo, wręcz obowiązek, zaplanować przyszłość, a o tym będę mówił za chwilę. Natomiast w przyszłości się nie żyje dzisiaj. Natomiast wielu ludzi uważa, że marzenia lub też ogląd proroczy to jest usprawiedliwienie do życia w przyszłości. I ludzie mówią tak, prorok mi powiedział wczoraj, chyba, czy już nie pamiętam, przedwczoraj rozmawiam z kimś przez telefon, kto mówił mi, co powiedział mu prorok. Więc wczoraj i mówi do mnie ten człowiek tak, bo ten prorok powiedział mi to i to, i to chodziło o jego związek, tego człowieka z taką niewiastą. I ja do niego mówię tak. I to kłopotka tam ten prorok. Okej. Teraz posłuchaj mojej rady. Powiedziałem mu, co on ma w ogóle zrobić, tak? Mówię, nie możesz żyć przyszłością. Musisz żyć dzisiaj. Czy dzisiaj widzisz, jak... I potem tam kilka zagadnień. Nie, nie widzę. Ja mówię, zamykamy temat. Odsuwamy. Nie ważne, co prorok powiedział. SFB. Jakby mnie prorok przyszedł i powiedział tak, ty, tam to będzie twoja żona i w przyszłości tam będziesz z nią żył, jak z żoną. Jak ja bym widział, że ja dzisiaj nie mam z tą kobietą nic wspólnego, rozumiesz? Natychmiast odrzucę to proroctwo. Bo ja dzisiaj nic nie mam. Ja się w ogóle nie będę nią zajmował. A wiesz dlaczego? Bo to są czary. To jest manipulacyjny wpływ, abym ja się zajął tą kobietą. Żebym ja się skierował w jej stronę. A jeżeli ja nie posiadam wewnętrznego przekonania w środku, dzisiaj, bez ingerencji proroka, rozumiesz, to oznacza, tak, że nie ma formuły połączenia dzisiaj. Przyszłością się nie żyje, nie żyje się nią. Trzeba marzyć, bo od tego mamy marzenia, kreować w swoich marzeniach, tak? Możemy też mieć wglądy w przyszłość. Ja zresztą o tym uczę, jak będę w określonym czasie tam uczył o darach służb, o różnych tego typu rzeczach głębiej, to będę rozwijał ten temat, że przyszłość ma wiele aspektów. Wiecie, o czym mówię, czy nie? Przyszłość jest wieloaspektowa. Nie ma czegoś takiego, nie ma, zaznaczam, nie ma, że tylko ten wariant nastąpi, bo to jest kłamstwo. Bo gdyby tak było, to jesteśmy w poważnych kłopotach wszyscy. Bo okazuje się, że wszystko jest z góry, co? Ustalone. Dziękuję bardzo. Czy my żyjemy w ogóle w jakimś potwornym matriksie? Bozia nam wzięła i ustaliła. I dała nam dla ściemy wolną wolę. I teraz sobie myślicie, że macie na coś wpływ. A ja będę siedział i zacierał ręce. Tylko, że to jest... Słuchajcie, nie nasz Bóg, to może Zeus. To może się na Olimpie dzieje. Rozumiecie? To może to są te baśnie. Nasz Bóg tak nie robi. Jeśli Bóg dał tobie wolną wolę, to to daje nam bardzo prostą informację, że my posiadamy wpływ na naszą przyszłość. Że nasza przyszłość nie jest zaplanowana.
wydarzenia. Dowiedzicie, że przyszłość nie jest zaplanowana. W ogóle macie plan? A mamy jaki? Jaki to Bóg ma plan? Nie dajcie się zwieść. Nie dajcie się wkręcić. Ja wam życzę z całego serca, że żeby mieliście takie myślenie, że Bóg zaplanował ci wszystko od A do Z, to żeby ci dzisiaj krótko to usunął. Bo mnie zaplanował ci od A do Z. Dlatego on powiedział, niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dałem synom ludzkim. Synom ludzkim dałem ziemię. Dałem im też wolną wolę i mogą absolutnie spieprzyć swoje życie i palcem nie kiwnę. Rozumiecie? Ja się pytam, na marginesie zupełnie, jak to się mają te plany Boże z takimi sytuacjami jak Adolf Hitler, tak? Benito Mussolini, Stalin, Józef i wielu tam innych. Jakie to te plany są? Jaki to w ogóle plan był dla Józefa Stalina czy Hitlera? Traktuj przyszłość jako niespodziankę. Zacznij traktować przyszłość jak niespodziankę. Ja w ogóle się cieszę na przyszłość. Ja jestem człowiekiem, który nie drży przed przyszłością. Jak mnie przyszłość kręci? Wiecie, dlaczego mnie przyszłość kręci? Wyjaśniam. Dlatego, że to ja kreuję przyszłość. Przyszłość zależy od mojej wiary. Od tego, co ja wykreuję. Jestem kreatorem swojej przyszłości. A Bóg jest w tym ze mną. To nie On kreuje mi przyszłość. On idzie ze mną za rękę i mówi, jestem z tobą dokądkolwiek. Co? Pójdziesz! A nie dokądkolwiek cię poprowadzę. Dokądkolwiek pójdziesz, gdziekolwiek noga twoja Jozue stanie, ziemię tą oddam tobie. On jest z tobą, dlatego mówi idź, kreuj, masz, wiesz, rozumiesz? Jestem z tobą, będziesz siał nad każdą wodą. Ale to wymaga czego? No współpracy, zaufania, no cholera wiary, to wymaga od nas. To już nie jest tak, że leżymy do góry kołami i mówimy, Pan nam drogę wyrysuje. Bo ci diabeł takich rebusów narysuje, że będziesz wiedział, gdzie wejście, gdzie wyjście. Jedna wielka jolka w życiu będzie, rozumiesz o co chodzi? Tak to będzie. Rebus za rebusem. I wielu z was rozumie, o czym mówię, coraz lepiej. Dlatego, że wielu z was myślało, że ma tak przyszłość wyrysowaną i pozwalało sobie żyć w tej przyszłości, żyjąc w iluzjach. Rozumiecie? Brałem narkotyków bardzo dużo w życiu. Żyłem w przyszłości. Co ja nie robiłem w tej przyszłości, człowieku? Wszystko zależało od towaru, jak to wziąłem. W jednych byłem, nie wiem, Genghis Khanem, innych kim tam innym, nie wiem. Uznaj, że tu i teraz kreujesz to, co ma nastąpić, a nie, że twoje tu i teraz zależy od tego, co nastąpi. Nie. To tu i teraz kreujesz z Duchem Świętym to, co ma nastąpić. Co chcesz, żeby nastąpiło? Bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Czego ty się spodziewasz? Proszę bardzo. Baterie. Poproszę baterię. Raz, raz. Jeżeli ty się spodziewasz określonych rzeczy, to ty wierzysz o te rzeczy, tak? I w tym momencie te rzeczy będą się realizowały w przyszłości. Czyli to ty jesteś kreatorem przyszłości. Ty. Raz, 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 raz. Raz, 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 jest.
A nie, że przyszłość wpływa na to, co jest teraz u ciebie. Że żyjesz po prostu ściśnięty i mówisz, co to będzie? Co będzie jutro? A pojutrze? A za rok? Jak ja sobie poradzę? Zauważ, co robisz. Zamiast kreować dzisiaj to, co będzie, to żyjesz tym, co ma nastąpić. Wyobrażasz to sobie, czy ja sobie poradzę, czy ja sobie dam radę, czy na pewno. Co to znaczy? Żyję tu i teraz, w miejscu kreowania, siedzę w potężnej fabryce. Mam maszyny, mogę produkować. A ja uzależniam się od iluzyjnych rzeczy, które mają nastąpić. No bo ja nie wiem, co będzie. Nie wiem. Ale ja też nie wiem, ludzie. To sobie wymyślam. Zamiast się zastanawiać, co będzie, to sobie wymyśl, co będzie. Dobrze? Zamiast myśleć, co będzie, to sobie zaplanuj, co będzie. Ustanów, co będzie! Oto ruch wiary. Ustanów, co będzie. Nie myśl sobie, co to będzie, jak będę stary. Ja nie wiem, co to będzie, jak będę stary. Będę taki stary. Wszystko mi opadnie. Coś mi wypadnie. Taki będę stary i będę się tak zbierał. Nie wiem, czy się nie zbierał. Dzisiaj mówiłem, jak kiedyś mi śniadanie, że kiedyś sobie tam coś tam sobie grzebałem w internecie i wchodzę na stronę takiego trenera kulturystyki. 78 lat. Cały czas cienny trener. 78 lat. Rozumiecie? Czynny ten. 95 kg wagi. Elegancki, proszę ciebie, starości. Na 6 tych wyglądał. Ja się pytam, dlaczego nie tak? Czy ja mogę sobie tak zaplanować? Ok? Przecież dzisiaj to mogę zaplanować. Ja sobie mogę zaplanować swoją starość. Zamiast się zastanawiać, jak mnie ZUS wyposaży, rozumiecie, na moją przyszłość, to ja wierzę w to, jak mnie Jezus wyposażył dziś. Ja wierzę w Jezusa, a nie w ZUS-a. To jest wielka różnica. Moja przyszłość nie jest kreowana przez ZUS. To ja nie przez to. Ja nie wiem, co będzie z ZUS-em, ale wiem, co jest z Jezusem. Ja to wiem. Ja dzisiaj planuję swoją przyszłość finansową. A więc przyszłość zależy od ciebie, a nie ty zależysz od przyszłości. Więc ty nie jesteś zależny od przyszłości. To przyszłość jest zależna od ciebie. Nie od Boga. Nie mieszaj w te rzeczy Boga. Nie mów, to Bóg jest kreatorem przyszłości. To ty jesteś kreatorem przyszłości. Bo przyszłość jest natury ziemskiej. A ziemia należy do synów ludzkich. Ludzie, my jesteśmy istotami powołanymi do wieczności. Mamy przez Boga zaplanowaną wieczność, a nie przyszłość. Nie pomylcie tych rzeczy. Przyszłość to jest część czasu. Czas należy do atmosfery Ziemi. Rozumiecie? Ziemia przeminie. Zgadnijcie, co przeminie razem z Ziemią. Czas! Czas! Tam nie będzie czasu. Źle. Na całą rukę. Chodzi o to, że tam nie ma czasu. Tam jest wieczność. Wieczność. Ja w ogóle nie mogę chodzić z wiecznością. W ogóle. Ja się skończyłem. Naprawdę. Słowo honoru. Ten film Lucy, co mi tutaj Michał polecił, obejrzeliśmy. Obejrzyjcie sobie Lucy, fajny film. Naukowcy doszli do takiego miejsca, gdzie są w stanie stwierdzić w miarę prawdopodobnie, co by się stało, gdybyśmy używali do 40% mózgu tylko. A dalej to jest dla nich czarna magia. Oni nie wiedzą. Jest założenie, że przy użytkowaniu 40% mózgu w ogóle jesteśmy w stanie kontrolować materię. Przy użyciu 20% mózgu jesteś w stanie kontrolować 100% swojego metabolizmu. Krótko powiedziawszy,
może w ciebie wejść taki wirus, którego wpuścisz albo którego nie wpuścisz. To nie wejdzie, no to cokolwiek. Może ci się starzeć lub nie starzeć. A przy 40% nauka twierdzi, że jesteśmy w stanie w ogóle materią kierować. A dalej to nie wiedzą już. Rozumiecie? A nas czeka wieczność. Wiesz, jak jest wieczności? 100% użytkowności mózgu plus. Plus. Więc proszę was, nie mieszajmy tych dwóch aspektów. Jesteśmy powołani do wieczności. Mamy zaplanowaną wieczność, a nie przyszłość. Przyszłości nie mamy zaplanowanej. Tu i teraz kreujemy naszą przyszłość. Tu i teraz. A więc możesz mieć to, czego chcesz. Człowieku, to czego chcesz. To, o co będziesz wierzył. To, co stworzysz dzisiaj swoją wiarą, to nastąpi jutro. A więc nie jesteś zależny od przyszłości. Grom myśli, które krążą wokół przyszłych wydarzeń i dywagują, co nastąpi. Zamiast tego myśl o tym, że nastąpi to, czego ty chcesz. Nastąpi to, czego ty chcesz. To, czego chcesz. Pan mówi, ja jestem ten, który stwarza w tobie chcenie i wykonanie. Człowieku. Nie wolno ci się rozpłynąć w przyszłości. Nie wolno. Bo zgłupiejesz. Jak byłeś depresyjny, to zacznie depresja wracać. Jak byłeś załamany, to zacznie załamanie wracać. Rozumiesz? Przyszłość, rozważanie przyszłości, tych różnych aspektów, myślenie o tym ciągle powoduje demoniczne ataki. A więc ostatnia rzecz. Druga Księga Mojżeszowa 3,14. Druga Księga Mojżeszowa 3,14. A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak mówisz do synów izraelskich, Jahwe mnie do was posłał. To jest ciekawe hebrajskie sformułowanie, przetłumaczone właśnie jako jestem, który jestem. Ono brzmi Hayach Asher Hayach. On tak powiedział. Hayach Asher Hayach. I oni to przetłumaczyli, jak najlepiej potrafili. Ja to szanuję. Natomiast Hayach to nie oznacza jestem. To jest przedziwne słowo. To oznacza być. Hayach to jest być. I to słowo być nie jest związane ani z przeszłością, ani z teraźniejszością, ani z przyszłością. Wręcz zawiera to wszystko w sobie, a umiejscowione jest w wieczności. Hayach to jest wiecznie istniejący. Wiecznie istniejący. On mówi tak, ja jestem być, który być. Być, który być. Ja jestem wiecznie istniejący. Powiedz im, że jestem wiecznie istniejący. Tak im powiedz. Bóg jest tylko teraz. Nie ma Boga wczoraj i nie ma Boga jutro. Z Bogiem się żyje dziś. Dziś. Boga się dotyka dziś. Rozumiesz? Nie ma dotykania Boga jutro. Dlatego ja nie modlę się, poprowadź mnie. Bo to się odnosi do przyszłości. Wiesz, co ja mówię? Ty prowadzisz mnie. I wiem, jak mam żyć. Ja jestem prowadzony. Ja w ogóle żyję z Bogiem dziś. Żyje z Bogiem dziś. Rozumiesz?
żyje z Bogiem dziś. Bo Bóg jest dziś. A Bóg to jest życie. Więc życie jest dziś. Nie ma życia jutro. Żyje się dziś. Chcę, żebyście nauczyli się żyć dziś. Musisz nauczyć się żyć dniem dzisiejszym. Życie dniem dzisiejszym jest najwyższą formą duchowości, jaka istnieje na świecie. Nie ma wyższej formy duchowości. Czy ty wiesz, że największe rozkosze możesz przeżyć dziś? Że największe doznania duchowe mogą być dziś, tylko dziś. Dzisiaj też możesz zaplanować sobie większe rozkosze i większe doznania duchowe na jutro. Jutro może być lepsze niż dziś. Zależy to tylko od ciebie. I dosyć, że dziś możesz przeżyć największe rzeczy, to możesz zaplanować rzeczy większe na jutro. Zobacz w ogóle, kto ty jesteś. W ogóle zobacz, kim nas stworzył Bóg. Jakimi miejscami jesteś. Wszystko w naszym życiu ma być skupione na przeżywaniu teraźniejszości. Każdy dotyk. Coś wam powiem. To takie osobiste dosyć. 16 miesięcy temu zaczęły dziać się w moim życiu pewne rzeczy. Moje osobiste rzeczy. Doprowadziły one do tego, że od nowa się zakochałem w mojej żonie. Znam Agatę 25 lat. 25 lat. Co masz na głowie, Tadziu? Dobro, Rambo. Okej. Okay. Myślałem, że mam widzenie. Ale nie wiem, dlaczego uważałem w pewnej chwili, że anioł się wyglądał, wiesz, nie? Ale to nie ma. Zakochałem się w mojej żonie. Zacząłem się w nim zakochiwać. Coś się rozpoczęło takiego we mnie. Nie umiem tego opisać, co przeżywam dzisiaj. Pojawiły się w moim życiu funkcje emocjonalne, których nie było wcześniej. Nie, że były chore. Ich nie było. Ja nie miałem funkcji. Temat rzeka. Lata więzienia, traumy życiowe. Tak jakby mi coś nie wyrosło. Pewne emocje mi nie wyrosły. Nauczyłem się z tym żyć. Ale 16 miesięcy temu zostałem przynagrodzony przez Ducha Świętego do tego, żeby stawić temu czoło. I przez wiarę powiedziałem tak, ja chcę, żeby to we mnie wyrosło. To nie do opisania jest to, byśmy to długo musieli gadać. Choćby też zacząłem się zakochiwać w mojej żonie. Przeżywam ją każdego dnia. Myślę o niej. Będąc w jednym domu, śni mi się. Śpiąc nią w łóżku. Coś mi się stało. I to jest absolutnie nadprzyrodzone. Dlaczego takie coś się wydarzyło? Dlatego, że zacząłem rozumieć, że dotyka się Boga dzisiaj. Dzisiaj dla mnie to, że mogę przy niej być, to jest coś, co jest skończone. Nie ma dla mnie nic więcej. Ja nie wiem, jak będzie jutro. W ogóle mnie to nie obchodzi. Wiecie, ci z was, którzy tam jesteście na świeżo pozakochiwani, tutaj takie pary właśnie, to wiecie, o co chodzi. W ogóle dzisiaj się przeżywa. Przeżywacie dzisiaj. Idziecie gdzieś na jakąś randkę, w ogóle te spojrzenia w oczy, te muśnięcia palcem o palec, tak niby wiesz. Niby nie chciałem, bo jestem świetny, ale jednak. Finezyjne różne rzeczy. Co się mówię? Jesteście w tym dobrze, jesteście charyzmatykami. Mówicie w innych językach, gdzie pojawia się raptem jej imię. Chodzi o to.
Dzisiaj dotykam tej miłości. I dziś się nią sycę. I w ogóle tak jest w każdej dziedzinie mojego życia. Coraz bardziej, coraz głębiej. Bóg jest dziś. Dziś. Musisz żyć dziś, żeby przeżywać Boga. Musisz żyć dzisiaj. Skupić się na dniu dzisiejszym. Skoncentrować swoje myślenie na przeżywaniu teraźniejszości. Sycić się i uznawać, że teraźniejszość jest największym skarbem, który posiadasz. Hajach, Asher, hajach. Tak im powiedz, Mojżeszu. Hajach, Asher, hajach. Panie, oni zrozumieją? Nieważne. Zostaw ich z tym. Muszą z tym żyć, bo i tak nie mają innego wyjścia. O to chodzi z objawieniem. Ono przychodzi i nie mamy innego wyjścia. Bóg jest dziś. Wszystko w naszym życiu ma być skupione na przeżywaniu teraźniejszości, bo przeżywanie teraźniejszości to przeżywanie Boga. Przeżywanie przeszłości to nie jest przeżywanie Boga, tylko przeżywanie diabła. Przeżywanie przyszłości to jest przeżywanie diabła. Rozumiecie, o co tu chodzi? Przeżywa się Boga dziś. Tylko dziś. Tylko człowiek przeżywający życie teraz dotyka Boga. Tylko taki człowiek, który przeżywa życie teraz, dotyka Boga. Teraz. Czy wiecie, że dzisiaj wyjdziecie z tego nabożeństwa? Pójdziecie sobie w różne miejsca, będziecie w różnych sytuacjach. I te sytuacje już nigdy się wam nie zdarzą. Nic dwa razy się nie zdarza. Obejrzyj te opowieści z Narni, posłuchaj tego Aslana. Mówię, bo to Bóg, to Bóg. On mówi, nic dwa razy się nie zdarza. Nic dwa razy się nie zdarza. Chwila każda, która jest dzisiaj, jest ostateczną chwilą i musisz z niej wyciągnąć wszystko. Musisz dotknąć tego najgłębiej. Twoja modlitwa dziś jest najpotężniejszą modlitwą świata. Twoja wiara dziś jest najpotężniejszą wiarą świata. Twoje decyzje dziś będą kreowały przyszłość. Rozumiesz? Dziś. Hebrajczyków 3:15. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie. Dziś. Nie zatwardzajcie serca. Dziś jest Twoją ostatecznością. Dziś łączysz się z wiecznością. Dziś. Tak jesteś. Do tego jesteś stworzony. Diabeł nas oszukał. Diabeł chce, żebyśmy byli uzależnieni od przeszłości i uzależnieni od przyszłości. Diabeł chce, żebyśmy żyli na tych dwóch biegunach. On chce, żebyśmy mieli dwóch biegunówki. Zgrąb dwubiegunówkę w Twoim życiu. Nigdy nie będę miał choroby dwubiegunowej. Nigdy. Nie będę żył przeszłością i przyszłością. Będę żył dziś. Będę żył dziś. Rozumiecie, o co chodzi? Dziś. Dziś, kiedy będziesz kogoś przytulał, to będzie największe przytulenie świata. Doświadczysz Boga. Dziś, kiedy wezwiesz imienia Jezus, doświadczysz Boga. Rozumiesz? Dziś. Dzisiaj zaplanujesz też Twoją przyszłość. Dzisiaj zaplanujesz Twoje jutro. Dzisiaj wypowiesz swoją przyszłość. Z Bogiem żyjemy tylko dziś. Dziś modlimy się, dziś wierzymy. Dziś pokutujemy, dzisiaj kochamy. Dzisiaj planujemy. Dzisiaj. Ludzie, Bóg chce naszego szczęścia. W ogóle wierzycie w to, że Bóg chce waszego szczęścia? Bóg chce waszego szczęścia. Bóg nie chce niczego poniżej twojego szczęścia. Tylko szczęśliwi ludzie mogą się poświęcić. Tylko szczęśliwi ludzie mogą żyć bohatersko. Tylko szczęśliwi ludzie pójdą w służbę. Tylko szczęśliwi ludzie będą siać pieniądze w królestwo. Tylko szczęśliwi ludzie. Rozumiecie? Załamani, tak? Dociśnięci, oni nigdy nie będą sługami Bożymi.
Najpierw trzeba być przyjacielem, żeby być sługą. A ja bym nie chciał się przyjaźnić z kimś nieszczęśliwym. Ja sobie nie wyobrażam nowego przyjaciela, z którym się spotykam na przykład i on jest wiecznie załamany. I przychodzi, jest, nie wiem, powiedzmy piątunio, on mnie gdzieś tam zaprasza i ja sobie idę, kręcię z nim, a on jest załamany, proszę ciebie. Ja tak z nim siedzę, człowieku, i jedna minuta ciągnie się jak jedna godzina. Ja nie chciałbym mieć na niego przyjaciela, cholera. Ja mu zaproponował uzdrowienie, chodź coś ci zrobię z głową. Ja cię kocham, ale ja nie mogę się z tobą spotykać, proszę ciebie, bo mnie piątki zabijają, człowieku, umarłem w piątki. Bo spotkałem przyjaciela. Bóg chce, żebyś był szczęśliwy. A szczęśliwy możesz być tylko dziś. Ty w ogóle jak myślisz, że będę szczęśliwy jutro? Rozumiesz? Albo na przykład rozpamiętujesz, jaki byłem szczęśliwy kiedyś. No przepraszam. Kurczę. Ludzie żyją w jakiejś w ogóle iluzji. Patrzą na zdjęcia. Ja nie wiem, ja, no okej, zdjęcia są. Ja osobiście, to jest moje subiektywne, nie muszę się z tym w ogóle zgadzać. Ja w ogóle nie zbieram zdjęć. Ja tego nie robię akurat. Ja używam zdjęć do tego, żeby je umieszczać w internecie. To jest takie, po to są moje zdjęcia. Wiecie o co chodzi? To mnie interesuje w ogóle. Tak? Ja nie wiem, że siadamy. Tam czasami spałem jakieś stare zdjęcia w domu, tam coś się dzieciakom pokazało. Że to są jakieś niszowe przypadki. Ja nie wiem, co to znaczy usiąść. Wziąć zdjęcia i przeglądamy, o tak było tam, a tak było, ja nie chcę, mnie to nie obchodzi, ja mam to wywalone. I interesuje mnie, jak było, rozumiecie, o co chodzi? Na imieninach u cioci 24 lata temu. Co mnie to obchodzi, że w usie wujek przybił głową gwoździa i wszyscy, to było super. Nie wiem, czy było super, może dla wujka, nie dla mnie, rozumiesz? Ja nie chcę żyć, w ciebie uchranił się wujka 24 lata temu, ja nie chcę tym żyć. Bo to przeminęło, tego nie ma. Nie chcę żyć też poprzednim szczęściem. Nie chcę. Ale byłem kiedyś zakochany, ale nie ma kiedyś. A teraz jaki jesteś załamany? A proszę bardzo. I co, chcesz żyć takim zakochaniem? Co chcesz robić? Ale takie piękne rzeczy przeżywałem. Ale nie przeżywasz. Nie masz dziś nic, to nie masz nic. Co masz dziś? Co masz? Nic. Pustak jesteś. Zrób coś dziś. Dziś się zakochaj. Dziś. I nie porównuj tego z tym, co było kiedyś. W ogóle nie porównuj tego, bo to są dwa inne byty. Rozumiesz? To jest prawdziwy byt, tam to już tylko odbyt. Rozumiesz? Nie ma przeszłości. Nawet, żeby była najpiękniejsza. Nie ma przeszłości. Nie żyjemy też przyszłością, nie przyglądamy się na nią, nie mówimy, jak tam będzie kiedyś cudownie. Ja nie wiem, jak będzie cudownie. Dzisiaj jest cudownie. To dzisiaj. I dzisiaj sobie zaplanuję jeszcze lepszą cudowność na jutro. A jutro będę cudownie miał niż dzisiaj w związku z moim dzisiejszym zaplanowaniem. Kiedy jestem już jutro, tak? Planuję sobie pojutrze. Teraz to będę miał cudownie. Rozumiesz, o co chodzi? Dzień po dniu, krok po kroku. Godzina po godzinie, plan po planie. Kreuję przyszłość, ale nią nie żyję. Nie, ja się z kimś spotykam, ktoś mówi, jak tam, co tam u ciebie? No wiesz, wyjadę tam sobie do Ameryki i tam rozpocznę służbę. Ja nie wiem, czy ty wyjdziesz do Ameryki, bo nie przy Ameryka będzie. Ale ja wiem, bo pan mi powiedział, ale nie kłóć się, cholera, spotkałeś się ze mną 5 minut, ty już się kłócisz. Nie kłóć się. Co u ciebie? Dziś. No dziś to tak, ja my co dziś, tak. Jak to, co przeżywasz dziś, to jest szczytem twojego życia. Jesteś taki jak dziś. Dziś cię kształtuje, kreuje, pokazuje, takim jesteś, o taki jesteś dziś. Taki jesteś, o. Cała prawda o tobie, to jest taki, jak jesteś dziś. Wiesz, nie tłumacz mi, że kiedyś byłeś lepszy. Bo nie ma tego, który był kiedyś. I nie mów mi, że kiedyś będziesz lepszy. Bo nie ma tego, który będzie kiedyś. Ja to zrozumiałem i się z tym z wami dzielę. Będzie wam bardzo się prosto żyło. Pięknie, w codzienności. Kiedy będziesz obejmował swoją żonę, Michał, to będzie najpiękniejsze objęcie na świecie. Tego nic nie zastąpi. Rozumiecie? Dzisiaj. Dzisiaj. To w ogóle dzisiaj. Proszę was o to. Hayach, Asher, Hayach. On się takim przedstawia. Taki jestem, mówi. I co mi zrobicie? Taki pomysł. Muszę poprosić Pan Boguś, żeby taki zrobił.
plakat do internetu. Jakoś mi chodzi po głowie, że Jezus stoi i tam gdzieś diabeł skulony taki w kącie. Jezus mówi, śmieciu, moi ludzie są wszędzie. Wyobraźcie sobie taki rysunek. Mówię, to jest, mówię, może być taki obraz. Chodzi o to, że dzisiaj my posiadamy tego rodzaju światło. Chcę, żebyś to przeżywał, te rzeczy. Chcę, żebyś zobaczył, jak dzisiaj wiele możesz. Kim jesteś też dzisiaj. I chcę, żebyś pokutował z życia przeszłością i przyszłością. Chcę, żebyś przeciwstawił się demonicznym siłom z przeszłości i demonicznym siłom iluzji, które wrzucają cię w przyszłość. To są schizofreniczne rzeczy. Rozumiesz? Spójrz dzisiaj w lustro. Nie masz tamtego, to tutaj jest tam z tyłu. Za tą szmatką wisi, możesz spojrzeć na bieżąco. I powiedz, taki jestem dzisiaj. I to jest cała prawda o mnie. Taki jestem dzisiaj. Nie wstydzę się tego, jest super w ogóle. Tak? I z tego miejsca będę kreował swoją przyszłość. Wstańmy proszę. Ludzie, ja modlę się. I dziękuję Ci, Ojcze, za Twoje słowa. Dziękuję Ci, Ojcze, że Twoje słowa, one dzisiaj głęboko docierają do ludzi. Ojcze, ja modlę się o Kościół. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci, Ojcze, że ludzie nie żyją przeszłością i że nie żyją przyszłością. Ojcze, ja uwielbiam Ciebie. Ty, który jesteś. Ty, który jesteś wiecznym bytem. Ty, który jesteś dziś. Ja dziękuję Tobie, że my żyjemy Tobą dziś. Ojcze, my w imieniu Jezusa ogłaszamy, że żyjemy dziś i jesteśmy szczęśliwi dziś. Ogłaszamy też, że jesteśmy kreatorami naszej przyszłości i w ogóle nie zależymy od naszej przeszłości. Ojcze, w imieniu Jezusa my odcinamy się przez krew Jezusa od każdej demonicznej siły, która próbuje atakować nas w przeszłości. My znamy narzędzia, my używamy ich. Ojcze, my odcinamy się przez krew Jezusa od każdej demonicznej siły, która pcha nas w iluzyjne przeżywanie przyszłości, w rozpływanie się w tym. Ojcze, my w imieniu Jezusa żyjemy tu i teraz. Jako kreatorzy przyszłości, jako ludzie wieczności. Ojcze, wywyższamy Cię za to. Potężny, święty Jezus, wywyższam Cię, Królu. Chwała Ci, Jezus, Ty, który jesteś naszą mądrością dziś. Ty, który jesteś naszym rozumem i naszą mocą dziś. Wywyższam Ciebie, Boże, nad każdym z nas. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.